Kto myśli o tobie tej nocy? Zobaczmy, kochani państwo, kim jest ta osoba, która myśli. Dzisiaj karty Tarota klasycznego. Witam was serdecznie, kochani moi subskrybenci. Dziękuję, że codziennie patrzycie na ten kanał. Proszę was o lajki, kciuczki w górę. Komentujcie, czy pasuje ta wróżba z wami, z waszą historią. Napiszcie mi, kto to może być, kto wyszedł w tej wróżbie Tarota, kto to może być za osoba, co to może być za osoba, kto to może być, tak? Napiszcie, kochani, czytam. Oczywiście subskrybujcie. Ja zapraszam was również na wróżby indywidualne, jeśli chcecie, żebym powróżyła wam prywatnie, osobiście. To napiszcie mi, kochani, e-maila. Mój adres e-mailowy wyświetlam. Dobrze, skupmy się. Kto myśli o mnie tej nocy? 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 Kochane karty, pokażcie mi, kto myśli o mnie, kto myśli o mnie i co ta osoba myśli. To też jest ciekawe. Dołóżmy jeszcze karty, co ta osoba myśli, co ta osoba myśli, co ta osoba myśli, pokażcie. Dobrze. Więc mamy kto i co, dołożyłam, dobrze? Troszeczkę szczegółowiej popatrzę. Więc moi kochani, tutaj osoba jest załamana. 9 mieczy. 9 mieczy, zmartwienia, smutki, negatywne podejście, troski, źle śpi ta osoba. Czymś się martwi, zamartwia, wręcz płacze, nie może zasnąć, tak? Mamy tutaj noc, jak widzicie, kochani, noc i negatywne myśli, czarne myśli, tak? Żal po stracie lub lęk też, tak? Lęk może być też, że ta osoba coś straci. Mamy tutaj brak pieniędzy, nędza, karta nędza, deficytów. Oczywiście w bezpośrednim tego słowa znaczeniu mamy tutaj 5 pentakli, więc chodzi na pewno o pieniądze, czyli nędzę taką, brak pieniędzy, brak finansów, brak środków finansowych. Ale również mogą być to deficyty inne, deficyty emocjonalne, tak? Brakuje tej osobie czegoś. Myślę, że tutaj w kwestii finansowej mamy jakieś braki, ponieważ mamy, zobaczcie, 5 monet, to mamy później 7 monet i 9 monet. Wow, 5, 7, 9. Czyli, kochani, ta osoba nie ma pieniędzy, ale chce pracować nad tym, żeby zdobyć te pieniądze, jest gotowa. Może to bardzo długo trwać, bo tutaj mamy 7 miesięcy, tak, nawet. Czyli długo musi pracować, by zdobyć te pieniądze, ale jest ta osoba gotowa, by pracować, by zapracować na to, tak, jest pracowita. No i 9 oczywiście monet to już jest sukces, tak, jakiś na pewno. Czyli ta osoba już zdobędzie jakieś środki, jakieś monety, powiedzmy. Jest to osoba, która ma samodyscyplinę, sama dąży konsekwentnie do wysiłku, do sukcesu, jest odpowiedzialna, dąży do stabilizacji. No i mamy tutaj, że ta osoba myśli o tej stabilizacji, tak? Jest poważna w tym sensie. Czyli jest to osoba, być może jest to też osoba, ta, która o was myśli, kochani, spod żywiołu ziemi, która stąpa bardzo twardo, racjonalnie na ziemi. Osoba uziemiona, tak, która myśli racjonalnie i tutaj mamy byka, pannę lub koziorożca. Być może spod tego znaku zodiaku lub z tego ascendentu, tak. Mamy tutaj silną jakby tą karty monet, więc ziemia, żywioł ziemi. Osoba stabilna, która chce też stabilnej relacji, jeśli tutaj patrzymy na sprawy relacyjno-emocjonalne, na pewno ta osoba odczuwa teraz jakiś smutek, emocjonalne braki, ale chce pracować nad tą relacją i chce mieć sukces w tej relacji, też chce stabilną relację, tak?
stabilną, długą i po prostu no, poważną. Jest tutaj też ta osoba gotowa pracować, żeby ta relacja była właśnie lepsza, jeśli macie tu jakieś problemy, tak? Oczywiście te problemy, deficyty, które tu są, tak? Jaka kwestia to by nie była, to spędzają tej osobie sen z powiek, tak? Ta osoba nie śpi przez to, myśli, podrąża się, że tak powiem, w myślach, tak? Teraz co myśli ta osoba? Ta osoba myśli, kochani moi, że ma romantyczne uczucia, ale jeszcze jest jakaś niedojrzała, taka może lekkomyślna, może młodsza od was, tak? Może młodsza od was, lub młodocianie wyglądająca, taka, jak to się mówi, młoda duchem, tak? Ta osoba ma jakieś uczucia romantyczne do was, ale chce flirtować, chce powiedzmy randek miłosnych jakichś tej chwil czy romansów, ale lubi też być sama, wolna rybka, tak? Czyli lubi też ta osoba być sama, wolna, bez zobowiązań, także taka karta troszkę jest sprzeczna, ale jeśli chodzi tu o emocje, na pewno te emocje są. Tutaj mamy pazia kielichów i 8 kielichów, czyli ta osoba myśli o odejściu, nie wiem, o swoim odejściu lub o tym, że ta osoba chce odejść tutaj, tak, od tych emocji, które jej nie służą. Jest tu księżyc, jest tu słońce, czyli dobre, złe, męska, damska energia, również jakieś sekrety, również jakieś tęsknoty. Kochani, no karta 8 kielichów to odejście, zostawienie uczuć, emocji, które nam nie służą, ale również jakieś tajemnice, tak jak powiedziałam, wiadome i niewiadome sprawy, ukryte sprawy, również rozstanie, tak? Czyli ta osoba tutaj, co ona myśli, ta młoda osoba, boi się jakby, znaczy tutaj to się boi, lęka, tak, troszczy, tak, wieczorami, nocą, to, że może ty odejdziesz, że ty odejdziesz, że zostawisz tą osobę, po prostu zostawisz te emocje, ponieważ to ci już nie służy. Lub ta sama osoba, która o tobie myśli o odejściu, że po prostu chcecie zakończyć, chcecie odejść. I tu karta świata. Karta świata, czyli otwarcie się na coś nowego, przejście może przez jakieś przemiany, może podróż gdzieś za granicę, tak, gdzieś daleko, ponieważ świat, czyli nie wiem, inne państwo, inny kontynent. Karta świata, kochani, numer 21 Wielkich Arkanów, to bardzo silna karta, która mówi o przemianach, o pozytywnych przemianach. To jest karta również nadziei, zmiany na lepsze, przejście przez tutaj przez bramę, karta brama, tak? Czyli przejście przez bramę, ale również przejście takie zwycięskie, z sukcesem, tak? Jest to na pewno zmiana na lepsze. Też zamknięcie pewnej fazy, spełnienie, radość, szczęście, akceptację zmiany. Nowa faza w życiu, gdzie świat stoi otworem. Dobre przemiany, tak? Czyli zamknięcie tej starej fazy i otwarcie się tutaj na nowe, jakieś radosne, szczęśliwe zmiany, które trzeba w tym momencie zaakceptować. No i te zmiany będą bardzo radosne, piękne. Być może jakaś podróż właśnie gdzieś daleko, tak? W świat, tak karta świata mówi. Bardzo dziwne, powiem wam szczerze, no, ktoś o was myśli, kto bardzo tutaj się troszczy, ma nieprzespane noce, boi się tak jakby, ma zmartwienia, troski, że tutaj odejdziecie lub ta osoba chce odejść, coś się kończy.
zamyka się jakaś faza w życiu czy w relacji waszej i są zmiany na lepsze, tak? Lub jakiś wyjazd. Niemniej jednak ta osoba chciałaby związku tutaj stabilnego lub jeśli ma jakieś deficyty, jeśli są jakieś deficyty u was w relacji emocjonalnej lub ta osoba ma jakieś deficyty finansowe, to jest ta osoba w stanie pracować i polepszyć tą sytuację. Kochani, takie dzisiaj czytanie. Napiszcie mi w komentarzach, czy rezonuje i jaka to może być osoba, która rzeczywiście tak myśli. Czy chodzi o sprawy finansowe, czy jakieś inne deficyty? Czekam na wasze komentarze. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i zapraszam na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-maila, a ja wesprę was w każdym aspekcie i w każdych trudnościach. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia już wkrótce.